Dziś dzieci rozpoczęły naukę zdalną, która potrwa do 9 stycznia. Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że 10 stycznia dzieci na pewno powrócą do szkół. Przejście na naukę zdalną to reakcja rządu na lawinowo rosnącą liczbę zakażeń. W szkołach kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia co roku organizowane są spotkania opłatkowe. Właśnie tego gromadzenia się uczniów chce uniknąć rząd, wprowadzając naukę zdalną, która potrwa do 9 stycznia 2022 roku. Uczniowie wszystkich szkół, z wyjątkiem szkół specjalnych i z wyjątkiem praktycznej nauki zawodu, będą realizować zajęcia szkolne w trybie zdalnym. W praktyce to tylko 7 dni zdalnego nauczania, od 20 do 22 grudnia oraz od 3 do 5 stycznia i 7 stycznia. Pozostałe dni zawsze były wolne od zajęć dydaktycznych. Nauka zdalna nie zostanie przedłużona, podkreśla szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Radosław Brzuska. 10 stycznia to zdecydowanie termin, w którym nauka powróci do zwykłego kształtu, a więc wszyscy uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej. Nauka zdalna w zbliżającym się okresie świąt Bożego Narodzenia powinna być dla uczniów czasem spędzonym z rodziną. Dzieci mogą w tym czasie odwiedzić szopkę w pobliskim kościele czy pójść na roraty, podkreśla wicedyrektor Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu Filip Muszyński. Warto spędzać dużo czasu z rodziną. Warto bawić się z rodzeństwem, grać w gry planszowe, chodzić na spacery, wychodzić w góry. Generalnie warto też spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu. Szkoły w okresie tych 7 dni nauki zdalnej nie oferują uczniom zajęć dodatkowych, podkreślał wicedyrektor wrocławskiej placówki.